Witam Was kochani, w dzisiejszym odcinku zobaczymy Rometa Harta 210 na Waszą prośbę. W poprzednim filmiku z Ogarem 205 zadałem pytanie, który motorower chcecie zobaczyć jako następny. No i w komentarzach daliście znać, że to jednak większość chce Ogara, chce Harta. Ok, po tym odcinku z Ogarem przybyło Was tydzień i 3 dni, tam stówka nowych subskrybentów, więc to nagrywanie nie idzie na nic, nie? Jest mi bardzo miło, za co dziękuję. Ok, oczywiście szukając Harta, miałem na myśli egzemplarz fabryczny, najchętniej z plombami. Nie było łatwo, ale udało się i to, co złowiłem, przerosło moje oczekiwania. Udało się nabyć egzemplarz testowy, tak zwany przedseryjny, z działu laboratoryjno-badawczego zakładów rowerowych Romet na ulicy Grunwaldzkiej. On był kupiony, a jak wiemy, w Bydgoszczy Romety się produkowało na ulicy Fordońskiej. Tak więc to jest ten przedseryjny egzemplarz. A on pochodzi z 87. Wszystkie praktycznie podzespoły, takie jak, no na ramie jest wybity rocznik 87, na pewno jest na kierunkowskazach też tych wrzesińskich, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Link znajdziecie do Ogara pod spodem tego odcinka. Jest to 87. Mało tego, żarówki są w kierunku wskazań z 87 roku. Pokażemy na zdjęciach. Co? Na pewno lampa. Też jest 87 ta skorupa. Chyba z czerwca. Tak, tam jest szóstka zaznaczona 87. Ok. Teleskopy tylnie, amortyzatory też mają tutaj sygnaturę. Tak, i to jest jeszcze 86 rok. Dalej, no nie wiem, na klaksonie może być, może będzie też wybite. Także on powstawał na przełomie może 86, 7, 8. No w 8 został, no papier chyba nadany na niego. Ale i tak był w tym dziale laboratoryjno-badawczym do 10 września 90 roku, bo tu jest taka data sprzedaży. No, czyli te parę lat był testowany. O czym warto wspomnieć? Manetki. Te manetki, jak wiecie, w późniejszych Hartach 8.8 miały już te suwaki niebieskie. Te są prosto z włoski Percos, gdzie ona była zrobiona w egzemplarzach, chyba tam około 1000 ich wyszło. No to po prostu pochodzi z Percosa, czyli z tym czujnikiem stopu, z tylnej lampy i po prostu, że to jest czarne, nie? Jeszcze. Co dalej? Wedle różnice między 88 i już seryjnym można zauważyć też troszkę w pokrowcu. Też ma troszeczkę inne przeszycia, ale to tylko wprawne oko zauważy. Na pewno te błotniki, no bo to są jeszcze te metalowe. Tu jest metal. Tu jest metal. Metal jest również na osłonie łańcucha. Później to już była plastikowa. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że ten Hart, trafiając do sprzedaży, kosztował bajońską wtedy kwotę, tam około 350 tysięcy złotych, gdzie zarabiało się około 200 tysięcy. No to się robi już dwie wypłaty takiego przeciętniaka ze średnią krajową. No na pewno to było bardzo dużo. Podczas gdy taka CZ-ka, motocykl, kosztował sporo mniej. No to dalej był oczywiście zaawansowany, ale motorowy. Ten akurat egzemplarz był troszeczkę tak, no, po tych testach kupiony i tak dalej. I tutaj mamy dokumenty, że on, ten facet zapłacił za niego
117 tysięcy, więc mało, ale wyrób nie był objęty gwarancją. Już mówię dlaczego. To był egzemplarz potestowy, czyli tam trwały jakieś nad nim te lata testy, nie wiem, silnika, podzespołów. Okej, okay. Czyli sporo taniej go kupił, ale on go kupił 10.09.90 rok. Tutaj mam też fakturę sobie już wcześniej, czyli w sierpniu, 1 sierpnia 90 roku kupił sobie silnik już zapasowy na niego. Albo wiedział, że jest do sprzedania ten egzemplarz w Bydgoszczy, bo w Poznaniu kupił ten silnik wcześniej. I najpierw kupił silnik, a później harta, bez tej gwarancji. No, coś musiało to właśnie tak funkcjonować. Także zrobił interes, bo za silnik dał 25 tysięcy złotych, a za harta dał 117. No a nowy kosztował 350. No to facet po prostu w 90 roku no, zrobił sobie... Promocja była, jak teraz mamy jakieś Black Friday, no to wtedy taki Black Friday u niego nastąpił. Dlatego też wydaje mi się, że potrzebna była duża promocja. Taką promocją był wyścig, który się odbył w 1988 roku. Redakcja Motor opublikowała go 25 września 1988 roku. To był wtedy jeszcze tygodnik. Nieraz był miesięcznik, ale to jeszcze wtedy był tygodnik w 1988 roku. Wyścig odbył się na torze Poznań wspólnie z redakcją właśnie tego tygodnika Motor oraz Automobil Klubem Wielkopolskim i oczywiście zakładami rowerowymi Romet. Ok, czyli to Le Mans w Poznaniu odbyło się 25-26 sierpnia 1988 roku. Jeździli non-stop przez 24 godziny. No, nie będę wam tam bardzo zanudzał, bo to by długo zeszło. Oczywiście wstawię zdjęcia dokładne, żeby każdy mógł sobie przeczytać artykuł i odczucia kierowców. Brało udział trzy harty. Dwa z redakcji Motoru i jeden z redakcji z zakładów rowerowych z Bydgoszczy, nie? I może powiem wam tylko wyniki. 24-godzinnej jazdy motorowerami Hart. Hart numer 1, zespół fabryczny Rometu, przebieg 1193,9 km. Średnia prędkość 49,7 km na godzinę. Zużycie paliwa 2,23 litra na 100. Drugi Hart redakcji Motoru, przebieg 1177, no troszeczkę mniej niż ten fabrycznego Rometu. Trochę lepiej brał zakręty, ciaśniej. Średnia prędkość 49,04. Troszkę wolniej, ale nie, zużycie paliwa na tym samym poziomie, 2,23. I ten Hart Elf, tutaj chyba był zastosowany inny olej, z tego co pamiętam, gdzieś czytałem ten artykuł. Też redakcji Motoru, przebieg 1200 km, czyli najwięcej zrobił, tam z groszami, 6. Średnia prędkość to była 50, czyli jego po prostu najwięcej chyba piłowali, ale wzrosło zużycie paliwa do 2,58 na stówkę. Także możecie sobie przeczytać, wstawię oczywiście zdjęcia. Bardzo fajna lektura. Mnie oczywiście interesowały, tak jak już wspomniałem, plomby. Tamten silnik fabryczny z numerem 26 po testach nie miał plomb. Co mnie w ogóle nie interesowało? Zainteresowało mnie to, że on ma nowy, nieodpalany silnik, z którym go po prostu kupiłem. To jest ta jednostka 027. O mocy już prawie 3 koni, bo to jest 2 kW, a to jest 2,8 konia przy 5800 obrotach. Tak, i tu jest jeszcze ten gaźniczek 14 MC, ten pierwszy polski, bo w 1988 roku już były wkładane Bingi niemieckie. Czyli plombę mamy tutaj na cylindrze. Tak, pokażemy to w zdjęciach.
I drugą plombę mamy tutaj. Obok cienia z brzegu. Oczywiście to wszystko jest na dotarciu. Ja nie jestem za tym, żeby jeździć takimi właśnie klasykami w takim stanie. Ale dzisiaj zrobię dla Was wyjątek i troszeczkę z jazdy pokażę filmik, bo on bardzo dobrze chodzi. Co było jeszcze w nim? Był akumulator z 88 roku. Tu jest dokładnie data wybita produkcji. 88 rok 01, czyli styczeń 88. Produkcji Centra Czarnków. Gdzieś takie były kładzione wtedy do hartów. No wiadomo, to już jest tylko egzemplarz, taki eksponat w zasadzie. Co możemy powiedzieć o harcie? Wszystko zostało zaprojektowane jakby od początku. Nie wiem, no taki był nacisk. No, po prostu te konstrukcje wcześniejsze, prometowskie, to były bardzo uproszczone. No, nie było zaawansowania tam żadnego. No ale no, jeździło się na tym. Tutaj wszystko zostało zaprojektowane od początku. Brała w tym udział też Września w dużym stopniu, czyli pierwszą rzeczą to są kierunkowskazy, lampa przednia i lampa tylnia, którą odziedziczył po WSC KOS, harcik. Również stacyjkę po niej przejął. No, te manetki, tak jak mówiłem, to jest WSK Perskos, całe czarne, tutaj jeszcze są te suwaki. Później już były niebieskie, 88. Tak. No. I dalej, tak jak amortyzatory były produkowane w Krośnie, no to też Krosno dało tutaj te amortyzatory. Dobra, no tu wszystko chodzi, nie? Klakson. Kierunki, proszę bardzo. Światło stop, czyli tutaj jest czujnik w tej prawej manetce hamulca. Proszę bardzo, świeci się. I mamy drugi czujnik. No, wiadomo, w tylnym, w nożnym hamulcu. Jeśli chodzi o odpalenie na zimnym silniku tego silnika 027 naszego hartowskiego, jeszcze z tym gaźnikiem, który ja mam, czyli to jest 14 MC, to należy. Oczywiście ja zawsze odpalam na, żeby było na oponach, stał, na amortyzatorach, żeby nie było tych naprężeń na silniku nadmiernych. Wciskamy tutaj zapadkę na gaźniku, puszczamy paliwko. Tutaj jeszcze na manetce prawej z rolgazem mamy trzy pozycje, czyli 0-0 po prawej i po lewej i po środku mamy zapłon, tu jest dodatkowe odcięcie, ale też stacyjka musi być przekręcona na jedynkę, czy na dwójkę na światło, nie? No, jeżeli mamy tą zapadkę i wszystko, to próbujemy. W momencie, kiedy damy gaz, automatycznie ta zapadka ale
właśnie tego strychowego mojego skupiska klasyków skonstruowałem tutaj taki żurawik z czternastki dwutełownika. To sobie będzie wstropienie, bo wstropian jest przewidziany 20, to wszystko się skryje. No i dalej przegub 1, przegub 2, bo to się chowa. Także wciągarka jest tutaj pod dachem. No i wtedy wciągarkę kupiłem do 300 kg nawet. Ona może udźwignąć. Spokojnie kobuza ważącego sporo ponad 100 kg wciągnęła. No z takim harcikiem to sobie ważącym 78 kg. Tam jest 3 litry paliwa, no to 8 dyszek sobie waży. No to ze spokojem sobie idzie do dołu, nie? Proszę bardzo, mamy sterowanie. I dół. Chodzi o ogumienie. Tutaj mamy z przodu zastosowany duet, tak jak w ogarze, co było 205 i to jest rozmiar 17. A tutaj z tyłu mamy nową, całkiem zaprojektowaną 100 mil panterę. Troszkę szerszą, bo tu jest 2¾. Też 17. Czyli no już chcieli troszkę to zrobić, powiedzmy, bardziej profesjonalnie. Ok, bagażniczek z tyłu jest trochę szerszy niż w tych wszystkich pozostałych prometach, już chromowany. Ogólnie to wzorem pewnie był Simpson, no i tak jak wspominałem, ta 250 TZ-ka. Jest sygnowany rometem również, tu ma kamerkę. Co do dalszych tematów, zobaczymy sobie troszeczkę, jak on chodzi może. Co? Odpalę go jeszcze i pojeżdżę w kółeczku. Będziecie mieli pokazany dźwięk. Okay. Gdyby ktoś z Was chciał sobie zrobić silnik na oryginał, to oczywiście możecie się wzorować 100% tym moim. Jeśli chodzi o śrubki, jeśli chodzi o gumy, tutaj wajchy, biegów, jeżeli chodzi o tą gumę kopniaka też. Zobaczcie, to w ogóle nie jest wyrobione. Jest klik, klik. Jeśli chodzi o uszczelki gaźnika, no nie wiem, jeszcze jesteśmy w stanie dostać takie, tutaj na wlewie też ma ten koreczek. Ona jest taka czerwona, to zdaje się, że to było bakielitowe kiedyś. I dam Wam zdjęcie też od spodu silnik. No, także możecie śmiało próbować zdobyć takie. To są szczegóły, ale ważne. Oczywiście wszystkie śrubki to są podobnie jak w ogarze jeszcze EUF o jakości 5,8. Twardość. Błotniki też podobnie mają 5,8. Niektóre są jeszcze gładkie, zrobię Wam zdjęcia i wrzucę.
Wzorować się możecie również na tych gumach, że to są te fabryczne, na ciągu sprzęgła i hamulca. Tak. Lusterko też jest oryginał, wiadomo. Z tym, że właśnie tutaj mam te manetki jeszcze prosto z Perkoza. I widzicie, tutaj jest gwint na drugie zestawiony M8. No tutaj jest szersze, tu jest M10 na lusterku, więc no może to w późniejszych hartach było jednakowo, u mnie jest jeszcze inaczej. Ale okej. Opaski, to są właśnie hartowskie opaski instalacji elektrycznej. Tutaj dwie. I pod siedzeniem jest jeszcze parę. I pod siedzeniem jest jeszcze prostownik, ten unitroski, co był wcześniej w WS-kach, w lampach. No i o dziwo mierzyłem go i jest ładowanie, nie? Po tych 32 latach, 33. Kochani, podsumowując to wszystko, ja uważam, że Hart sprostał temu wszystkiemu, nawet zachodnim produkcjom. No zobaczcie, przecież to chodzi jak marzenie. Prowadzi się super i tak jak było napisane w tym teście z toru Poznań, do którego wstawię Wam zdjęcia, ta rama spokojnie, może hamulce nie, ale rama, amortyzacja i tak dalej, podzespoły śmiało by wytrzymały silnik 80 i 125, czyli jak to było w Simpsonie 70, czyli to już lekki był motocykl, nie? Może nie trafili troszeczkę w czasy, bo te lata 90 końcowe i początek ich, to tam już każdy chciał jeździć maluszkiem, może nie tam jakąś WS-ką czy Rometem. To może to się nie udało. Ale sami pomyślcie, gdyby ta wersja powstała jeszcze w jakichś innych odmianach, przypuśćmy Enduro, Gurom, Tumik, może jakiś błotnik wyżej, to na pewno młodzież by się na to rzuciła i odkładała na te pieniążki. Tam już Simpson by się schował wtedy, nie? Być może zrobimy odcinek porównawczy właśnie z Simpsonem S51, bo też takiego mam w oryginale, 89 rocznik. I być może też będziecie chcieli to, dajcie znać w komentarzach. No nie wiem, ja mówię, że Hart był na plus. Może troszeczkę był jednak za drogi na ówczesne czasy, w których każdy już chciał, no nie wiem, jeździć sobie Fiacikiem jakimś małym, a nie moknąć na motorku. Ale i tak na plus. Także jeżeli możecie i macie jakieś tam zaplecze finansowe i możliwości, odrestaurowujcie tą legendę i ostatniego, zarazem najbardziej zaawansowanego Rometa w historii. Ja Wam mówię cześć. Jadę.